Jesteśmy w galerii filmu Movie Gate w podziemiach Placu Solnego, w miejscu bardzo historycznym. Jest z nami Lech Moliński, Wrocławska Fundacja Filmowa, animator kultury, długo by mówić. Dzień dobry, witam wszystkich. Jak wspominałem, to jest historyczne miejsce i też Wrocław jest takim bardzo historycznym miastem i też historia filmowa Wrocławia jest bardzo bogata. No, Wrocław jest miastem z taką połamaną trochę historią, bo przez kilka wieków miasto niemieckie, oczywiście, jak wszyscy doskonale wiemy, od 75 lat miasto polskie. I ta historia filmowa, o której wspomniałeś, to jest historia polska przede wszystkim, bo ten złoty czas kinematografii na tych ziemiach to właśnie czas od połowy lat 50., kiedy w 1954 roku powstała na dawnych terenach wystawowych wytwórnia filmów fabularnych. No wiemy wszyscy, tak to dla powtórzenia tylko przypomnienia, Andrzej Wajda, Kazimierz Kutz, Wojciech Jerzy Has czy Sylwester Chęciński. Ci wszyscy bardzo ważni dla polskiej kinematografii twórcy rozpoczynali tutaj swoje kariery. Aczkolwiek jeśli byśmy chcieli sięgnąć wstecz, no to Wrocław pojawił się też w jednym ze słynnych filmów Friedricha Wilhelma Murnaua pod tytułem Phantom, to jest 1926 rok, chociaż wielu badaczy wskazuje na to, że rynek Breslau był odtwarzany w wytwórni filmowej w Berlinie, ale rzeczywiście możemy, tak jak powieść Hauptmana, na podstawie której został zrealizowany ten film, działa się w stolicy Dolnego Śląska, te plenery były widoczne, chociaż najprawdopodobniej odtworzone, jak to wtedy miano w zwyczaju, w studiu filmowym. To jak oceniasz właśnie to Breslau z tego filmu? Jak oceniam? No tak jak się ocenia filmy z lat 20. No szczęście mamy chyba w tym, że wziął się za to jeden z najwybitniejszych twórców niemieckiego, w ogóle nie tylko niemieckiego ekspresjonizmu, ale kina z okresu przed 45 roku. No, Murnau to niesamowity filmowiec i również w Fantomie ta jego wyobraźnia dała o sobie znać. Aczkolwiek no, ja oglądam ten film w kategoriach jakoś tam historycznych. Dużo bardziej interesują mnie i wydają mi się świeże i wciąż aktualne te filmy, które powstawały tutaj w pierwszych latach funkcjonowania wytwórni filmów fabularnych. Od Popiołu i Diamentu Andrzeja Wajdy przez Nikt nie woła, Kazimierza Kutza czy Krzyż Walecznych Kazimierza Kutza, czy nieco późniejsze Rękopis znaleziony w Saragosie Wojciecha Jerzego Hasa, czy w pewnym sensie też Wrocławski nóż w wodzie Romana Polańskiego, czyli pierwsza polska nominacja oscarowa. Mówię w pewnym sensie, no bo no właśnie. Plenery to oczywiście nie jest Wrocław, ale i montaż, i udźwiękowienie były realizowane w wrocławskiej wytwórni. I dlaczego właśnie tutaj? Wnętrza, to tylko dokończę, wnętrza z tej łajby Niemczyka, no to jest hala zdjęciowa wytwórni filmów fabularnych. Dlaczego właśnie tutaj? Myślę, że warto powiedzieć o tym, że Wrocław, to znaczy Wrocławska Wytwórnia Filmów Fabularnych, to było miejsce w pewnym sensie zsyłki, a kogo wysyła się na zsyłkę? Debiutantów, więc dlatego tutaj debiutowali w tej wytwórni z daleka od Warszawy i Łodzi. Wtedy ta podróż do Wrocławia to była trochę jak podróż do innego świata. Kilka ładnych godzin pociągiem się przedostawało i te pociągi kursowały w innych warunkach niż dziś. Nie był to ten sam poziom luksusu, nawet jeśli na PKP narzekamy, to ten standard się zmienił, więc debiutanci przyjeżdżali do Wrocławia i również Nóż w wodzie to jest pierwszy film Romana Polańskiego. Wiele mówiło się o tym już w latach 50., pod koniec lat 50. W Odrze pisano o czymś na kształt Wrocławskiej Szkoły Filmowej. Jakoby miała się rodzić tutaj specyficzna szkoła opowiadania. I nie narodziła się, czy narodziła? No to
w jakimś takim sensie głębokim, to chyba jednak nurt Polskiej Szkoły Filmowej wchłonął, tak? Jako opowieści scalającej tamte czasy wygrywa, ale bo tam zwracano uwagę na to, że Wojciech Jerzy Has, że Stanisław Lenartowicz z Zimowym Zmierzchem, czy Zobaczymy się w niedzielę, pracują w sposób pełen skupienia i prezentują filmy bardzo malarskie. Jeśli dodano do tego chwilę później, do pętli Hasa, czy właśnie Zimowego Zmierzchu, Zobaczymy się w niedzielę, Nikt nie woła, Kazimierza Kuca, kolejny malarski i taki formalistyczny, bardzo właśnie skupiony na formie i na tej stronie obrazu film, no to można było myśleć o takim właśnie wrocławskim sposobie myślenia. Tutaj też krążą legendy, że pracowano znacznie dłużej. Tak? Sylwester Chęciński jest już wręcz anegdotycznie przedstawiany jako ten, który robił po 20 dubli każdej sceny, szukając najlepszego rozwiązania. Kiedyś to było. Ale też chyba dlatego, że było daleko od Warszawy, we Wrocławiu to mogli sobie filmowcy pozwolić na więcej. No tak, dalej od cenzury. Jeżeli ktoś już tu przyjechał, to nie biegł od razu dalej do swoich codziennych zajętości. No, w pewnym sensie były to takie trochę filmowe wakacje, wspomnienia z tamtego okresu lat 50., 60. Mówią o tym, że faktycznie tu cały czas żyło się filmem, no bo mieliśmy te słynne pokoje wytwórniane, gdzie tak w jednym urzędował Has razem ze swoją ekipą, również po godzinach szlifowali scenariusz. Obok Andrzej Wajda, jeszcze gdzie indziej Kazimierz Kuc, nie zapominajmy o Lenartowiczu, później Chęcińskim. Przyjechał tutaj też przecież Kuba Morgenstern, Janusz Morgenstern, znany jako Kuba, który właśnie przechadzając się po korytarzach wytwórni, szlifował pomysł na swój własny debiut. On pracował z Wajdą przy Popiele i Diamencie. Szlifował pomysł na Do widzenia do jutra, swój własny, samodzielny debiut. Mówi się też o tym, że to po to, by móc pracować nad swoim własnym filmem razem ze Zbigniewem Cybulskim, dlatego lobbował, żeby Wajda właśnie Zbyszka Cybulskiego obsadził w roli Maćka Chełmińskiego. I ten film we Wrocławiu nakręcono. Ten film nakręcono we Wrocławiu i jest to jeden z takich filmów obok Pętli, czy Zobaczymy się w niedzielę, gdzie wrocławskich plenerów, obiektów możemy sporo... Które zobaczyć, chociażby nasyp kolejowy jest łatwy do rozpoznania. Tutaj okolice ulicy Świdnickiej, tam wejście we Franciszkańską, to też grało. Myślę, że warto teraz sprostować, czego nie możemy zobaczyć w tym filmie, bo to jest jedna z miejskich legend, czyli Hotel Monopol. Tak się składa, tak, miałem o to pytać właśnie. Tak się składa, że w powieści Jerzego Andrzejewskiego, która działa się w zupełnie innym mieście, a nie w tym nienazwanym, które grał Wrocław, był Hotel Monopol. Niesamowicie się też złożyło, że filmowcy kręcili na Franciszkańskiej tuż obok naszego hotelu Monopol. Natomiast ten Monopol w filmie jest wzięty z powieści, a zdjęcia były realizowane w wytwórni filmów fabularnych. Czyli jak są organizowane spacery śladem tego filmu od hotelu Monopol, to we Wrocławiu to jest przekłamane, tak? Nie wiem, czy te spacery były w taki sposób organizowane, ale łatwo obronić to, że śladem Zbyszka Cybulskiego, który być może tam spotkał się z Marleną Dietrich, a na pewno film był kręcony tuż obok na ulicy Franciszkańskiej. Jesteśmy też na tle przepięknych kostiumów z Piratów z Karaibów. Jest kadr z tego filmu, zdjęcia autorstwa Dariusza Wolskiego, jeżeli szukamy polskich akcentów, ale te kostiumy przypominają z kolei kostiumy z rękopisu znalezionego w Saragosie, który również był kręcony we Wrocławiu. Rzeczywiście, no jest to taka wyjątkowa sytuacja na wielu poziomach i od tego, co zaadaptował Has, tak, powieść
Polaka napisaną w innym języku, dopiero później na polski przetłumaczoną, ale też z perspektywy wrocławskiej, no bo okolice Morskiego Oka, okolice Pergoli, to dla filmowców był Madryt, więc rzeczywiście sporo takich zabaw się tutaj zadziało. Tak, i sporo też osób się nabrało na ten Madryt i faktycznie myśleli, że to jest Hiszpania. Ale co, że są wycieczki śladami rękopisu znalezionego w Saragoście do Madrytu? Nie, ale też, że wielu filmowców, na przykład Luis Buñuel, tak się mówi, że myślał, że to było wkręcone w Hiszpanii. To piękny komplement dla filmu Wojciecha Hasa. Tak, zresztą nawet w książce Amerykańscy Bogowie Neila Gaimana jest dyskusja, czy ten film został nakręcony, czy to jest film hiszpański, czy polski między bohaterami, więc to aż tak daleko idzie gdzieś tam nawet w popkulturze. Cudownie, nie wiedziałem o tym, ale muszę w takim układzie sprawdzić, bo jest to piękna. Tak, piękna zresztą opowieść. To jest film, który pokazywali często amerykańscy reżyserzy. Tak, tak, no właśnie, to jego popularność za granicą zawdzięczamy chociażby Martinowi Scorsese, Francis Ford Coppola też jest wielkim fanem. To się Neil Gaiman wspomniany. Pamiętam, Neil Gaiman, no i Buñuel też zachwycał się filmem Rękopis znaleziony w Saragoście. To jakie jeszcze wrocławskie historyczne filmy i plenery? Może Pętla właśnie? Jak można się wybrać na spacer śladem pętli? Tutaj co? No Śródmieście przede wszystkim generalnie. No to jest ważny film, bo by pierwszy realizował tak dużo nocnych ujęć w plenerze. To jest końcówka lat 50. Wtedy rzadko korzystano z plenerów. Has dla tego swojego ekspresjonistycznego filmu ze zdjęciami Mieczysława Jachody zdecydował się wyjść ze studia, między innymi na ulicę Barlickiego na Ubinie, obok słynnej, przynajmniej wśród mieszkańców Śródmieścia, piekarni. Tam też wisi tablica z projektu Wrocławskie Ślady Filmowe, więc jeśli trafimy na Barlickiego, to i kadr, który był kręcony w tym miejscu, i krótką opowieść bez problemu znajdziemy. Również okolice Ptasiej, czyli ulicy, która później stała się rozpoznawalna i ceniona, rozpoznawalna wśród widzów, ceniona wśród filmowców z Hollywood. To też Grająca Berlin często. Też, grały, też kręcono tam Pętle, tak, grająca Berlin, chyba Ptasia Kurkowa pospołu z Mierniczą, to są takie najbardziej rozpoznawalne wśród location managerów z Hollywood miejsca we Wrocławiu. Tak, bo właśnie Steven Spielberg zawitał do Wrocławia. To prawda, Most Szpiegów to tak, od momentu, kiedy Most Szpiegów zrealizowano, no to rzeczywiście duże zainteresowanie się naszymi plenerami, tymi, które umożliwiają kręcenie filmów historycznych, nakręciło. Dla nas bardzo fajnie, no nawet przecież w trailerze można było znaleźć fragmenty, także na pewno fajne wydarzenie, no i też spotkanie z naprawdę dużym kinem, no i finalnie film z Tomem Hanksem w roli głównej, myślę, że wyszedł bardzo bardzo przyzwoicie i jest to dobra wizytówka dla Wrocławia, bo też ten film jest pewnym ukoronowaniem tego, co zaczęło się od początku lat 90., no bo już wtedy nie było tego odgórnego kierowania produkcji filmowej do wytwórni filmów fabularnych we Wrocławiu i wówczas ta geograficzna odległość z Atutu stała się przeszkodą, ograniczeniem i rzeczywiście bardzo szybko w takich czysto rynkowych realiach wytwórnia przywystawowej straciła na znaczeniu i tych filmów realizowano dużo mniej. No na szczęście mieliśmy i mamy Jana Jakuba Kolskiego, Wiesława Saniewskiego i Waldemara Krzystka, ale to chyba jest też pewien rodzaj patriotyzmu, że oni tutaj i takiego przywiązania do tego miejsca, że oni tutaj pracowali i pracują. Natomiast od początku lat 90. Otworzyliśmy się na produkcję międzynarodowe, na koprodukcje, na świadczenie usług dla zagranicy. Świetne jest to, że jest wiele
rosyjskich czy niemieckich filmów telewizyjnych, w których zagrał Wrocław, o których my nawet nie słyszeliśmy i nigdy nie usłyszymy, bo one powstały z myślą o tamtym rynku. No i oczywiście to jest interesujący przypadek, bo dla Rosjan nasza architektura to jest taki przykład architektury z zachodu. Dla Niemców bardzo często właśnie architektury ze wschodu. Wśród takich głośnych filmów z tamtego okresu jest Oscar dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego Charakter Mike'a van Diem'a. Przypomnij, o czym jest ten film. Holenderski film z 97 bodaj roku. Taka kryminalna historia, gdzie głównym bohaterem jest nieślubny syn bogatego komornika. On próbuje gdzieś odbudować, może nie relacje, ale zemścić się trochę na ojcu. Wszystko to dzieje się w Rotterdamie, któremu bardzo dużo plenerów dostarczył Wrocław. I tych bardziej reprezentacyjnych, jak Plac Uniwersytecki. Pierwsze ujęcie filmu to jest ten fragment, kiedy z ulicy Szewskiej schodzimy w Plac Uniwersytecki. Jeden naprawdę z najbardziej takich malowniczych, historycznych fragmentów Wrocławia. Świetnie wykorzystać tym brukiem, tak lśniącym fragmentów Wrocławia. No ten bruk, te brukowane ulice to jest to, co świetnie pracuje w filmach dziejących się w pierwszej połowie XX wieku. Tym z kolei slumsy rotterdamskie były kręcone przede wszystkim na przedmieściu Oławskim, oczywiście na Miernicze, ale też na kilku sąsiednich ulicach. Ten film polecam, żeby obejrzeć, warto go sprawdzić. Jest to świetna też robota filmowa, Oscar w pełni zasłużony. Polecam też, chociaż być może trochę bardziej bekowo, film japoński. Miałem pytać właśnie, Avalon. Avalon, tak, to jest niesamowita przygoda i jazda bez trzymanki, szczególnie w tych scenach, kiedy czołgi z... Pytanie, jak to się stało, że Wrocław właśnie? To jest bardzo prosta i pragmatyczna odpowiedź, podobnie jak w przypadku Petera Greenawaya i Night Watching, tak, który bardzo dużo krwi, czy w ogóle humoru może bardziej napsuł wrocławianom, czy Polakom, odpowiadając na pytanie, dlaczego Wrocław? No bo tutaj było najkorzystniej finansowo, no, nie było w tym żadnej romantycznej otoczki. No to pytanie, czemu tak mało jednak wciąż tych hollywoodzkich filmów jest u nas realizowanych? To jest dobre pytanie. Może nie zawsze te pieniądze są atrakcyjne. Jeśli chodzi o ten Avalon, to jest film, który dzieje się w wirtualnej rzeczywistości. Główną rolę gra Małgorzata Foremniak. Film jest japoński, zrobił go gość od Ghost in the Shell, Mamoru Oshii. No i fenomenalne jest to, że dla Japończyków język polski był tak egzotyczny. To był jeden z argumentów, który przekonał ich do Polski, bo to nie tylko Wrocław, ale Polska. Czyli graliśmy z Pragą na przykład. Więc postaci w tym filmie mówią po polsku. No i druga kwestia, że wojsko zgodziło się za darmo użyczyć swój sprzęt, a władze Wrocławia pozwoliły w biały dzień, żeby czołgi, to było potrzebne do jednej ze scen w filmie, jeździły po ulicy Mierniczej. I mamy trzy podobno najważniejsze argumenty, które przesądziły o tym, że Avalon realizowano w Polsce, w tym we Wrocławiu, czyli egzotyczność naszego języka, darmowy sprzęt od wojska i możliwość szaleństwa na ulicy z czołgami, także niebezpieczne zabawy z bronią. Tak. To szkoda, że jednak wielu hollywoodzkich filmowców wybiera Pragę ostatnimi czasy, a nie Wrocław. Być może to się teraz zmieni. No, od kilku lat mamy ten system tych zachęt, bo to jednak chodzi o pieniądze, tak? I Budapeszt, i Praga mają korzystniejsze warunki dla hollywoodzkich produkcji, więc czemu by nie wybierać tych miejsc, skoro architektura jest równie niesamowita, jeśli nie ciekawsza. Tak, to zdaje się, że Steven Spielberg już Monachium chciał kręcić we Wrocławiu i był nawet wtedy to w stolicy Dolnego Śląska, ale jednak chyba te finanse zadecydowały, że to się nie udało. Nie byliśmy tak elastyczni, jak oczekiwałby tego Spielberg. Aż szkoda, ale jeszcze trochę tych filmów zagranicznych powstało we Wrocławiu. Rzeczywiście jest ich jeszcze trochę. Zastanawiam się, na czym się skupić. Na pewno fajne były filmy.
No bo chyba o tych hinduskich, których nigdy nie zobaczymy, to... Podobnie to jak też, rosyjskich. Właśnie, podobnie jak tych rosyjskich czy telewizyjnych, niemieckich, to nie ma co mówić, ale ciekawy był też film Chłopcy Świętego Piotra, to jest jeden z pierwszych takich filmów, 91 rok. Soren Krag Jakobsen, reżyserem tego filmu, to później jeden z współtwórców manifestu Dogma 95. Albo też ciekawe, i to tu Miernicza razem z Legnicą i z ulicą Roosevelta dostarczyły plenerów do Berlina 1945 roku, czyli film Anonima kobieta w Berlinie Maxa Farberbecka. On zresztą dwukrotnie pracował we Wrocławiu. Film Anonima to jeden, drugi to Emme i Jaguar. No i tu rzeczywiście ten Berlin z okresu wojny udało się bez większych nakładów finansowych powołać do życia. Z kolei w ostatnich miesiącach mówiło się, że na Dolnym Śląsku Mission Impossible może powstać. Tak, to z kolegą, który też interesuje się takimi plenerowymi sytuacjami, z Maćkiem Gilem, mieliśmy długą dyskusję dotyczącą tego, czy reakcja obrońców... Może przybliż, o co chodziło właśnie z tym filmem. Tak, reakcja obrońców architektury jest uzasadniona, czy nie, no bo tam miano na potrzeby filmu wysadzić nieczynny w tej chwili most na jednej z najbardziej malowniczych tras, myślę, że Polski, nie tylko Dolnego Śląska, prowadzącej z Jeleniej Góry do Wlenia i właśnie tam w Pilchowicach jest taki piękny, zabytkowy most, no i ekipa chciała go wysadzić. Jest to praktyka stosowana dość regularnie od wielu, wielu lat. Niedawno byłem w Szczecinie i tam przypomniało mi się, że na potrzeby polskiego filmu Jarzębina Czerwona wysadzono szczeciński dworzec wrocławski, który i tak już nie był używany, ale dla filmu zagrał pięknie. No i tutaj do tego nie dojdzie, bo wiele osób wzięło w obronę ten most. Ja jestem rozdarty. Z jednej strony uwielbiam architekturę Dolnego Śląska, z drugiej strony chciałbym, żebyśmy spotkali się z takim fajnym, wysokobudżetowym, znanym na całym świecie filmem. Więc tak 50 na 50 jest moje zdanie. Tak, bo też w minionych latach prędzej w Zgorzelcu można było spotkać hollywoodzkie gwiazdy. No rzeczywiście tak. W zasadzie 2 godziny od Wrocławia jesteśmy już w miejscu, w którym można było i ciągle można spotkać hollywoodzkie gwiazdy. Po Zgorzelcu spacerują. Czasem jest tak jak z Nicolasem Cage'em, który jako wielki miłośnik historiozofa Jakuba Beme, znanego mieszkańca Görlitz, bo wtedy tak nazywało się to miasto, było tylko i wyłącznie niemieckie, przyjechał właśnie na grób Jakuba Beme i do jego historycznego domu, gdzie teraz znajduje się Muzeum Łużyckie. No i tymi właśnie śladami przyjechał, cały Zgorzelec żył tym, że w jednej z restauracji zjadł schabowego i coś tam jeszcze. Natomiast dużo częściej filmowcy przechodzą tak przez most, bo od czasu, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, jest znowu most na Nysie Łużyckiej i z Görlitz do Zgorzelca można bez kłopotu przejść i kosztują polskiej kuchni. Właścicielka restauracji przy Jakubie opowiadała nawet w telewizji śniadaniowej o ulubionej potrawie Wesa Andersona z czasów Grand Budapest Hotel, bo to jest ten największy sukces, który rozsławił tak absolutnie Görlitz jako świetną lokację filmową. Swoją drogą tytuł przyznany przez Unię Europejską dla najlepszej lokacji filmowej dziesięciolecia zdobyło właśnie Grand Budapest Hotel, ale Wrocław dzięki Mostowi Szpiegów znalazł się w finale wśród 10 najlepszych filmów, co pokazuje, że rzeczywiście była to dobra inwestycja, jeśli chodzi o rozpoznawalność Wrocławia jako miejsca filmowego.
Także tak, w Zgorzelcu można spotkać filmowców, bo Grand Budapest Hotel ekipa spędziła tam ponad miesiąc. Tam po dziś dzień krążą legendy i w restauracji przy Jakubie są podpisy Adriana Brody'ego, właśnie Wesa Andersona. Willem Dafoe podobno przychodził tam bardzo często sam, bez reszty ekipy i smakował różnych wiktuałów, a czasem trunków, powiedzmy, wysokoprocentowych. I dodajmy, że miejsce akcji Grand Budapest Hotel to Republika Żubrówki. Tak jest, a podobno John Malkovich, który przyjechał do Wrocławia kręcić Dolinę Bogów, podobno bardzo lubi Wrocław i często tutaj wpada inkognito. Kolega jakiś rok temu do mnie napisał SMS-a właśnie, że czy widzi Johna Malkovicha właśnie we wrocławskiej restauracji. John Malkovich, tak, jego wizyta też wywołała spore poruszenie wśród wrocławian. Fajnie, ja lubię takie opowieści. Fajnie, że wraca. Świetnie, że wraca. I co? Miejmy nadzieję, że będzie jak najwięcej filmowców tej klasy do nas przyjeżdżało, chociaż legendy sprzed pół wieku ze Zbyszkiem Cybulskim w roli głównej też mają swój urok po dziś dzień. To właśnie jakie jeszcze anegdoty? Na pewno przypomina mi się jako pierwsza w tym momencie anegdota związana z Krzyżem Walecznych i Lubomierzem, bo to ten film Kazimierza Kuca jako pierwszy wykorzystywał plenery małego dolnośląskiego miasteczka. Później pojawili się Sami Swoi. No i Cybulski grał tam jedną z głównych ról w noweli Wdowa, która tam była kręcona. No i to opowiadał mi Kazimierz Kuc, że to był duży problem, ponieważ wszystkie kobiety kochały się w Cybulskim. On nawiązywał z nimi wspaniały kontakt, chociaż jak wielu mówi, to w tych jego relacjach z kobietami bardzo rzadko był jakiś taki podtekst seksualny. To jego przyjaciel z Bimbomu, Kobiela, był zdecydowanie większym kobieciarzem, nie Cybulski, ale jednak budził to pożądanie, powiedzmy. No i wielokrotnie krzywili się na niego, wręcz nawet podobno raz właśnie, o tym mówił Kuc, chcieli mu wymierzyć sprawiedliwość miejscowi chłopcy, no bo wszystkie dziewczyny, kiedy on przyjeżdżał, przestawały zwracać na nich uwagę. Także taki miał czar Cybulski. Tych anegdot jest bardzo dużo też o tym, jak tracił poczucie czasu, jak wskakiwał anegdoty, ale z tragicznym końcem, jak wskakiwał zawsze w ostatniej chwili do pociągu. Także no rzeczywiście warto, bo jest sporo publikacji na temat Cybulskiego, warto sięgnąć czy to do wspomnieniowej Cześć Starenia, czy do takiej bardzo, bardzo rzetelnej i obszernej biografii niedawno wydanej Podwójne Salto. Tak, znajdujemy się w dawnym bunkrze po niemieckim na podziemia Placu Solnego, to jest też imponująca przestrzeń. Może ten bunkier też byłby dobrą przestrzenią dla jakiegoś filmu historycznego, gdyby go opróżnić na chwilę z tych dekoracji. Jak myślisz, może to jest kolejna taka perła Wrocławia, którą warto by odkryć? Myślę, że możemy zarekomendować to miejsce wszystkim filmowcom polskim i zagranicznym. Kino historyczne przeżywa pewnego rodzaju renesans w Polsce. Też kino wojenne na świecie. Kino wojenne na świecie chyba nigdy nie wyszło z mody, więc tak, zapraszamy do Wrocławia, choćby tutaj. Właśnie, czy ten Wrocław jest miastem filmowym wciąż, czy nie jest? To zależy, jak na to spojrzeć. No jeżeli chcemy, żeby gdzieś ta atmosfera, którą żyli filmowcy w latach 50., 60. była odtworzona, to jest trudne, bo inaczej robisz teraz filmy, tak? Ten luksus, jaki mieli Wajda i Haas, że mieli ekipy cały czas do dyspozycji i 40-50 dni zdjęciowych, minął i nie wróci. Teraz każdy, kto pracuje przy filmie, po skończeniu zdjęć pędzi do innych zajęć, to wszystko jest jakieś przemaglowane, przemiksowane, więc pod tym względem nie ma tego takiego skupiska, nie ma takiego miejsca filmowego jak wytwórnia, w której ciągle żyje się filmem. Wydaje mi się, że gdyby dzisiaj szukać
odpowiedzi na pytanie, czy Wrocław jest miastem filmowym, to dużo łatwiej byłoby znaleźć tę filmowość, tą magię dziesiątej muzy i to, że żyjemy kinem w najlepszych wrocławskich świątyniach dziesiątej muzy, jak Kino Nowe Horyzonty czy Dolnośląskie Centrum Filmowe. Przez tych 10 dni Nowych Horyzontów w tym roku zesłanych przez koronawirusa na banicję listopadową, ale przez tych 10 dni lata Wrocław na pewno jest miastem filmowym i oczy całej Polski i nie tylko są zwrócone na to miasto i tutaj żyje się filmem. Ale nie jest to samo znaczenie, o którym mówiono pół wieku temu, bo tu tych filmów tworzy się mniej, aczkolwiek od kiedy działa Dolnośląski Konkurs Filmowy jako jeden z podobnych instrumentów wsparcia finansowego w naszym kraju, no to tych realizacji, czy to we Wrocławiu, czy na Dolnym Śląsku, jest coraz więcej, tak? Najlepszy Łukasza Palkowskiego, nawet Wołyń Wojtka Smarzowskiego. Zimna wojna. Zimna wojna, tak, tylko Zimna wojna nie jest, nie powinniśmy jej wymieniać tu jednym tchem, bo ona nie była dofinansowana przez konkurs, ale tak, Zimna wojna to jest jeden z tych wybitnych nowych filmów, które eksponują plenery wrocławskie, ale też Legnica, Jelenia Góra i Strzeblów. To jest w ogóle piękna klamra, bo ten sam kamieniołom, który zagrał w samych swoich 50 lat wcześniej, został wykorzystany przez ekipę zimnej wojny Pawła Pawlikowskiego. Jeszcze Miasto 44 Jana Komasy, to film, który powinniśmy też wymienić. Pokot Agnieszki Holland, nie wiem, czy już mówiliśmy, Wieża Jasny Dzień, Jagody Szel. Jeszcze Fuga. Fuga Agnieszki Smoczyńskiej. No i tę wyliczankę nowych, głośnych, udanych filmów. Krew Boga Bartka Konopki, może mniej głośny, ale na pewno też ciekawy film. Ciemno prawie noc. Kręcony w Błędnych Skałach. No tak, Ciemno prawie noc to też film, tylko że to jest film, który no ja jestem bardzo rozczarowany. Raz, że czysto filmowo, a dwa, że powieść Joanny Bator jest na tyle rozpoznawalna, ten film był na tyle nagłośniony, że bardzo liczyłem jako osoba, której zależy na wspieraniu tej turystyki filmowej lokalnej, że to będzie ten film. Tak jak Pokot stał się takim katalizatorem i zwrócił uwagę na ziemię kłodzką, na Kotlinę Kłodzką, tak Ciemno prawie noc dla Wałbrzycha nie stało się taką lokomotywą do zmiany, no bo niestety film, chociaż ma swoich fanów, głównie w Niemczech, to jednak no nie jest to film, który ma wiele pozytywnych recenzji. Czekamy więc na więcej filmów i oby ten Wrocław filmowo odżył. Bardzo dziękuję za rozmowę. Był z nami Lech Moliński. Dziękuję bardzo. Bardzo przepraszam, że zakończyliśmy narzekaniem na jeden z filmów, ale ogólnie powstają tu filmy bardzo dobre. Tak jest i myślę, że powstanie tych filmów jeszcze więcej i że Wałbrzych jeszcze się odrodzi filmowo. Oby tak było. Na to liczę. Bardzo dziękuję i trzymam kciuki. Dziękuję.